takiego w swoim życiu nigdy nie widziałeś. Jak wygląda produkcja kraftowego kebaba premium stworzonego z samych płatów mięsa? Jesteśmy dzisiaj... Ja. Tak finalnie prezentuje się prawdziwe kraftowe mięso premium. Jestem ciekawy, co sądzicie? Daj mi znać w komentarzu. Cześć, pozdrawiam fanów oglądających. Dzisiaj następny kanał biorę na test. Po dwóch poprzednich, dzisiaj trzeci, Mister Krycha, gdzie pokazuje nam, jak się robi kebaba. Otóż, i że nigdy tego nie widziałeś, otóż już od 1989 roku na dworcu centralnym Texas Ban robił ręcznie robione kebaby. Pierwsze były ścieręciny, potem doszedł kurczak i to już minęło 33 lata, odkąd kebaby są w Warszawie, bo to był pierwszy kebab tak naprawdę w Warszawie. Może był jakiś wcześniejszy, ale to były początki kebaba tak naprawdę. Więc to był jeden z pierwszych kebabów. Potem się otworzyły na Marszałkowskiej, no i dalej się potoczyło. Słynne też było w mediach, gdzie można przeczytać w historii dworca centralnego, że w piwnicach znaleziono nielegalną właśnie produkcję kebaba. Było o tym głośno, gdyż potem wyszło na jaw, że Chińczycy dawali pieski do jedzenia. Więc jak ktoś zna tą historię, to wie, że tak było. Potem 3 lata później otworzyli McDonalda w podziemiach dworca centralnego, który jest do dzisiaj. I po 5 latach od otworzenia McDonalda Texas Ban został sprzedany po prostu i kupiło to. Teraz tam jest kawę, sprzedają do dzisiaj. Jakaś zachodnia firma, taka, ja już nie pamiętam, ale znana jest to firma. Kręcono też tam film polski, komedie małżeńskie. Do usłyszenia, hej, czy Polacy są głupkami? Następny odcinek. Konnichiwa, sayonara, koci, koci, koci.